Oni powiedzieli dla mnie, masz, to panie Wojciechu, masz zacznij dobre kurwa, po prostu ile zdanie. Ja mam pieniędzy, co my mam, cię ale zacznijmy do baru. My cię oglądamy i po prostu od razu go przekonamy na zabieg. Niaczkę kupiłby. Jutro wiesz, idzie na jedno, na inny oddział. Pięknie. Będziemy go ratować. Alkoholu bez niczego. Był jak człowiek. Tam. Taka a teraz wyobraźcie, jak to? Kurwa, ordowałem mu życie. On się... Jak ostatni drań. Tak się ugłębił wdzięcza. No jak widzicie, jak ostatni drań wyglądasz. Wiesz? I ty przyjdziesz? Jak się nakreśl? Bo zapomniałem. Przepraszam. Tak, przyjdź, przepraszam. Powinieneś się wypowiedzieć i przestać pić alkohol. I zacząć płacić podatki. Tak. Bo dajesz do koleżki, do... A ja? Do koleżki. I płacę podatki, nie piję alkoholu. O kurwa, no ten... właśnie. O, podatki płacę, to kurwa, alkohol kosztuje, to też trzeba podatki płacić. Krzysiek dał ci telefon, dał. Państwo się ogółem nie bogaci się. Koleżki, tak, daje ten sposób, że ogółem piję alkohol, alkohol i po prostu... Z Meliny zabrała, zaczął. Żeby wyrwać ode mnie, żebym ja jak najwięcej tak alkoholu przebywał. Oni będą zadowoleni, będą albo zegarki biorą, kurwa albo kurwa telefony. A tego ta, nie będzie nigdy w życiu. Zabierają. No już. Tak. Albo kurki zabierają. Nie wolno pić albo alkoholu. O właśnie. Że w rzeczy siedzicie pod blokami, kurwa. Obiecujcie ludzie, nie, nie chodźcie do sklepu, nie kupujcie tu. Chodzicie, kurwa, nie kupujcie tego alkoholu. Ubranie, to się nie opłaca. A co chodźki zbiera? Lepiej kup, o, jak ja zrobiłem, widzieliście film. O. Kupiłem, no, dałem pieniądze, Krzysiek kupił to, co do bigosu, ale ogółem sam bigos. A Krzysiek powiedział, że ty nie, a ja potarłem, całe to wszystko przygotowałem sam, sam zrobiłem i po prostu jestem z tego zadowolony, że mam wiedzę tu i będę robił to, co będę chciał. I już. Wojtek, a ty nie myślałeś, żeby otworzyć swoją restaurację? Oba się. Może na początek niedużą, 10 stolików ze 40 miejsc. Restauracja Majora. U ciebie mogłyby być wesela, komunie, przyjęcia, nawet typy pogrzebowe. Nie trzeba by było pomyśleć coś. Byś był właścicielem, jednocześnie mistrzem kuchni. No właśnie. Krzysiek, o, tak. Właśnie. Mistrz kuchni. Nie, ale restaurację swoją. O to jest. Ja chcę cię odnieść się do tego. Ale on, dobrze, ale on by był właścicielem restauracji. Miałbym ludzi też, którzy by pracowali, bym płacił. Ja się odniosę się. Możesz, ale, ale to przepraszam nic złego bardzo, przecież. Ale miałbym ludzi, na przykład 4 czy 5, całe te, oni by pracowali, oni by razem ze mną pracowali i po prostu byśmy robili to, co ogólnie trzeba to robić i po prostu co miesiąc ja bym płacił nie po 2-300, to bym płacił po 5. Tak. Już. Ale przepraszam bardzo, Wojciech. To więcej by było kurwa ludzi chętnych. O. To ja bym się zatrudnił. Ja na przykład... Przepraszam bardzo, Wojciech, a chcę tylko zadać tobie jedno pytanie. Czy tam alkohol był tej restauracji twojej, czy nie? Nie, na pewno. Czyli byłaby to restauracja bezalkoholowa. Ale po cichu byłby. Nie. Jak ja mówię, że nie, to kurwa mi nie przekręcaj moich słów. Cholera jasna. Nie. Przepraszam bardzo, jak ja przeprowadziłem się, a ile ty kurwa miałeś bimbru kurwa, razem ze mną ja piłeś? Ja bimbru nie miałem. Jak nie? Nie. Niech ludzie wiedzą. To niech ludzie wiedzą, jak ty co robisz, jak ty nie tak czekasz, to kurwa ja o tyle powiem. Sobie czekaj, ja nie jestem stałem. Panowie, panowie, ale się nie kłócimy. Co masz. Dawaj. Nie kłócimy się, nie kłócimy się, Krzysztofie. Ja nie chcę. Ale nie...